Studio Telewizji w Polsce 24 na 33. Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Moim i Państwa gościem jest Ryszard Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Witam bardzo serdecznie. Witam Pana, witam Państwa. Rozumiem, że debiut w telewizji w Polsce 24. W Polsce 24 absolutnie debiut, aczkolwiek w tej jej matce, można powiedzieć, byłem częstym gościem. Panie Przewodniczący, jesteśmy w Karpaczu. Tu trochę spokojniej niż w Warszawie. Być może dlatego, że nie ma tu polityków Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej. To prawda, wyraźny bojkot, wyraźne czerwone światło zapalone przez Donalda Tuska, aby tutaj nie przyjeżdżać. Zresztą to nie tylko polityków nie ma, także spółek Skarbu Państwa nie ma. I tutaj wyraźny taki zakaz i uderzenie ekonomiczne w forum. No ale forum przetrwało nie takie próby, więc sobie poradzi. Pan premier pewnie nie był zbyt zadowolony, że to wicepremier Kosiniak-Kamysz otrzymuje Nagrodę Człowieka Roku. I to jeszcze w dodatku w laudacji podkreśla się, że jest politykiem konserwatywnym i że ma swoje zdanie w różnych sprawach, co jest prawdą. Tymczasem w Warszawie polityczne młyny mielą ostro. Za nami w ciągu kilku dni raptem europejski nakaz zatrzymania i zatrzymanie Michała Kuczmierowskiego w Wielkiej Brytanii. Doniesienie do prokuratury na wicepremiera Jacka Sasina przez zarząd PKP Cargo. No i wczorajsze przeszukania i atak na Roberta Bąkiewicza i Fundację Marsz Niepodległości. Zaczynamy się niepokoić tym, co się dzieje w Polsce, co się dzieje w Warszawie? Nie zmieniło się nic. Igrzyska były zapowiadane, igrzyska już były, igrzyska są, igrzyska będą. Jak nie ma chleba, jak są podwyżki, no to igrzyska muszą być, żeby ten twardy elektorat Platformy mógł się czymś zadowolić. Natomiast oczywiście jest to kosztem Polski, bo taka eskalacja wojny domowej, już nie boję się tego powiedzieć, na pewno nie służy wizerunkowi Polski na zewnątrz, ale także nie służy efektywności państwa polskiego. Wydawać się mogło, że ta próba pozbawienia Prawa i Sprawiedliwości dotacji, subwencji, no, będzie właściwie zamknięciem tej politycznej zemsty. Tymczasem atak wciąż trwa. Nie, to była jedna z odsłon tej wojny domowej. Jestem przekonany, że te igrzyska będą trwały cały czas, bo innego paliwa tak naprawdę ta władza nie ma, zwłaszcza Donald Tusk i jego formacja polityczna nie może zaoferować wyborcom tych pomysłów socjalnych, czy gospodarczych, czy takich strategicznych, ekonomicznych, to co proponował rząd Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym musi proponować igrzyska, w związku z tym będzie codziennie spadała, w cudzysłowie oczywiście, inna głowa. Będą politycy Prawa i Sprawiedliwości grillowani pod różnymi pretekstami i musimy tego oczekiwać. Prawo i Sprawiedliwość przetrwa tę burzę wokół subwencji, wokół finansowania partii i kampanii przecież zbliżającej się prezydenckiej. PiS to bardzo polska partia. Polacy w chwilach zagrożenia, takiego bardzo poważnego zagrożenia, jednoczą się, są solidarni, a więc przetrwamy. To jeszcze pytanie tutaj odnoszące się do tego, co się dzieje na forum ekonomicznym, bo mam wrażenie, że w takich dyskusjach dotyczących rozwoju gospodarczego Polski trudno pominąć ostatnich 8 lat i ewidentne sukcesy choćby w rozbudowie infrastruktury, choćby w bezpośrednich inwestycjach zagranicznych, choćby we współpracy międzynarodowej, pomocy Ukrainie. Część uczestników ma pewien kłopot, jak to zrobić, żeby nie pochwalić Prawa i Sprawiedliwości. No tak, ale nie ma sensu zakłamywać rzeczywistości. To są pewne fakty. Na fakty trudno się obrażać. Natomiast jest faktem, co zresztą na samym początku tego forum, na konferencji inaugurującej przedstawili naukowcy z EDGH. Nastąpił spadek w tym roku, spadek rozwoju gospodarczego. I to też są fakty, też od nich nie wolno uciec. Ale Pana zdaniem można to czytać jako reakcję przedsiębiorców, reakcję biznesu na pewien chaos, który się wdarł do polskiej polityki?
no, nie ma nowej jakiejś wielkiej fali pandemii. Wojna jak była, tak jest, a więc nie ma zjawisk zewnętrznych, które by spowodowały takie jednak pewne spowolnienie. Myślę, że to jest po prostu nieudolność rządzących. Ja tego inaczej nie potrafię tłumaczyć. Bo rozmawiamy tu w studiu w telewizji w Polsce 24 z wieloma osobami i wiele razy pojawia się taki wątek, że nie są podejmowane właściwie żadne decyzje w wielu resortach, w wielu ministerstwach. Jak mantra wraca takie powiedzenie, monitorujemy temat, przyglądamy się temu, przygotowujemy dopiero strategię, za kilka miesięcy dowiemy się, co z tego będzie wynikało i wszyscy czekają. To jest takie bla, 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 klipuś, bajduś, módl się za nami. Wydaje mi się, że tak naprawdę polityką gospodarczą tego rządu jest brak polityki gospodarczej i to jest problem. Problem dla Polski. Mówił w studiu telewizji 24 na 33. Forum Ekonomicznym Ryszard Czarnecki, komentując to, o czym rozmawiamy tutaj na forum, ale też to, co dzieje się w Warszawie, a tam coraz goręcej. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studiu. Ryszard Czarnecki, były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, a Państwa zapraszam na kolejne rozmowy w studiu telewizji 24 na 33. Forum Ekonomicznym w Karpaczu.